Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszej prezentacji, recenzji sięgnę po polskie wino, wino z Pomorza Zachodniego, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie to będzie wino, to zostańcie ze mną. W moich rękach białe półwytrawne wino od winnicy Pałacu Rajkowo, rocznik 2020, 12,5% zawartości alkoholu. Jest to cuvée, czyli mieszanka, czy też kupaż białych odmian, a mianowicie Muscarisa, Hibernala oraz Solarisa. Owoce na to wino pochodzą oczywiście z winnicy Pałacu Rajkowo, a dokładnie mówiąc z winnicy położonej w Smolencinie, niedaleko samego Rajkowa. Natomiast procesem produkcji, zabutelkowaniem zajęły się zaprzyjaźnione winnice Keuter. Tyle jeśli chodzi o wstęp. Przejdziemy do kieliszka, w którym mamy jasno słomkową barwę. W nosie przyjemny bukiet, w którym wyczujemy aromaty gruszki, jabłka, brzoskwini, grejpfruta oraz nuty kwiatów. Idąc na podniebienie, tutaj wino owocowe, rzeźkie, apetyczne, z orzeźwiającą kwasowością i gdzieś w tle lekko migocząca, subtelna słodycz. Jest to naprawdę bardzo pyszne wino, które dla mnie idealnie sprawdza się do picia solo jako aperitif, ale również do podania z rybami lub drobiem. Serdecznie Wam polecam, sięgnijcie, spróbujcie i przekonajcie się sami, że jest to naprawdę bardzo pyszne wino. Za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia.